Przeczytałem ten tekst, że kiedy odbyli naradę, to po naradzie związali Jezusa. Też kiedy myślisz za dużo, zamiast wierzyć, to zakładasz pęta Bogu, pętasz Boga samego. Kiedy za dużo myślisz, koń ma wielki łeb, niech myśli. Ty nie jesteś od tego, żeby każdą rzecz w życiu przeanalizować. Nie można przeanalizować każdej rzeczy w życiu. Dlatego, że to, co nas otacza, ten świat, który nas otacza, on jest chory. Chory. I żyjąc przez lata na tym świecie, byliśmy faszerowani metodami i rozumieniem tego świata. I nam się dzisiaj wydaje wielokrotnie, że to wszystko jest właśnie tak. Że to wszystko jest właśnie takie. Rozumiesz? To nie jest takie. Rzeczy nie są takie. Tu jest napisane, że oni odbyli naradę, po czym związali Jezusa. Uczeni w piśmie, kapłani, mędrcy Izraela. Oni się naradzili, rozważyli to wszystko na zasadach, które były im dobrze znane. Na zasadach religii, na zasadach humanizmu, po czym podjęli świadomą decyzję, tak? Zabicia Jezusa. To nie było chaotyczne, to nie była chwila, to nie był moment, to nie była emocja jakaś. Oni to dobrze wszystko sobie rozważyli. A zatem można sobie coś dobrze rozważyć, tak? I do niczego nie dojść. Do niczego, co jest sensowne i prawdziwe. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Jesteśmy ludźmi wiary. Wierzymy w to, co powiedział Bóg. Uznajemy, że to, co powiedział Bóg, jest number one. Nieważne, czy tego doświadczamy, nieważne, jakie mamy w związku z tym doświadczenia wcześniejsze i nieważne, co teraz się dzieje. Ponieważ wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Jeżeli chcesz manifestacji Boga w swoim życiu, to musisz wierzyć, zamiast ustawicznie analizować. Analiza nie jest zła na jakimś odcinku. Rozumiem. Ale jest napisane jak w Piśmie Świętym, że kto używa tego świata, niech żyje tak, jakby nie używał. To znaczy, że nie ma nic złego w tym, że ty analizujesz pewne rzeczy, bo pewne rzeczy są jasne. Nie trzeba wielkiego objawienia, żeby chodzić na nogach, a nie na rzęsach. Zgadza się? Nie potrzebujemy objawienia z nieba, żeby nie wyskoczyć z czwartego piętra. Wystarczy analiza. Rozumiecie? Ale za głębokie pójście w analizę doprowadziło do tego, że powstała trzecia płeć. I dzisiaj są kraje, które mają usankcjonowane prawnie, że można sobie wybrać, kim się chce być, jak się skończy na tam 18 czy 20 lat. Czy można wybrać? Rozumiesz? Ci wpiszą to, jak wybrałeś. I cię będą tak traktować, jak wybrałeś. A więc za głębokie pójście w analizę, tak? Doprowadza do tego, że się wiąże Boga. Słowo Boże mówi, zbyt mocne wycieranie nosa powoduje krwotok. Zbyt mocne wycieranie nosa powoduje krwotok. Chcę, żebyś zrozumiał, że nie każdą rzecz przeanalizujesz. Nie każda będzie taka logiczna. Bóg jest zatrważająco logiczny, ale na swój sposób. To jest inny sposób, to jest inna formuła logiki. Rozumiecie, o co chodzi? Bóg jest w stanie stanąć przed tobą i powiedzieć: posłuchaj, lepiej wierzyć moim słowom niż twoim oczom. I to jest w ogóle po ludzku nielogiczne. Ale on to mówi z pełnym przekonaniem. Ludzie, lepiej wierzyć Bożym słowom niż własnym oczom.
Lepiej wierzyć Bożym Słowom, niż temu, co doświadczyliśmy do tej pory w życiu. Lepiej wierzyć Bożym Słowom, niż temu, co ten świat nam proponuje. Ja chcę, żeby kiedy będziesz dzisiaj młody, ja chcę, żebyś Ty powiedział: Panie Boże, ja poniżam wszelką światową analizę w moim życiu. Ja nie będę jak ci mędrcy z Syjonu, którzy po przeprowadzeniu analizy ukrzyżowali Cię tam. Jezus, uwielbiamy Ciebie. Jezus, wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś dawcą wiary, sprawcą i dokończycielem wiary. Jezus, uwielbiamy Twoje potężne imię. Ty, który nauczyłeś nas chodzić w wierze. Ty jesteś Bogiem porządku niebieskiego. Ustanawiamy Twój porządek. Porządek nieba. Porządek nieba. Porządek nieba. My poniżamy porządek tego świata. My ustanawiamy porządek nieba w nas i wokół nas. Nebekete, nenenego, to sokojo.
Thank you.
Jesteśmy mocni w wierze i teraz w tej wierze
odpychamy wszelką siłę demoniczną, odpychamy Ciebie, diable, odpychamy Twoje pomysły, odpychamy wszystko to, co próbujesz przenieść naszych pomysłów. W imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa, porażka nad nami nie panuje, grzech nad nami nie panuje. My ogłaszamy, że panuje nad nami Chrystus, że Chrystus nad nami panuje, że umarł i zmartwychwstał Król i On panuje nad nami. Halleluja! Halleluja! Rozbudzaj w sobie dziękczynienie, rozbudzaj w sobie dziękczynienie. Dzięki temu, który umarł i zmartwychwstał za Ciebie. Słowo Boże mówi tak, że nie opieraliście się jeszcze aż do grzechu. Nikt z nas, dopóki chodzi na tej ziemi, nie będzie się opierał do grzechu, do krwi. Rozumiecie? To Jezus cierpiał. To Jezus cierpiał. To humanizm i religia chce podnieść człowieka do centrum i pokazać tak. Taki jestem biedny. Taki jestem słaby. Nikt mnie nie chce. Nikt mnie nie chce pogłaskać. Nikt nie chce mi nic dać za darmo. To jest humanizm i religia, kiedy porzuciłam swoją dumę. Rozumiecie? Żeby wejść w wiarę i chodzić w wierze, to trzeba porzucić dumę. Porzuć dzisiaj dumę. Człowiek brzmi dumnie w trumnie, a prawda jest taka, że wyznajemy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Rozumiecie? A obecne moje życie w wierze jest w Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał. Nie zostałeś sierotą, nie zostałeś pierdołą, nie jesteś samotny. Jezus Chrystus zagwarantował Ci to na krzyżu Golgoty. Rozumiecie? On zagwarantował Ci pełnię bezpieczeństwa, pełnię zaakceptowania, pełnię swobody, pełnię życia. Z krzyża płynie pełnia, pełnia płynie z krzyża. To, co robimy, uwielbienie, muzyka, to jest dodatek. To jest dodatek do życia w wierze. Jezus nie miał żadnego uwielbienia, rozumiecie? I chodził w wierze. Nikt mu nie grał, nikt mu nie mówił żadnych słów. O, jaką masz ładną fryzurę. O, synu, jaki jesteś pięknie opalony. Rozumiecie? Jest napisane, nie miał postawy ani urody. Czy był dumny? Nie był dumny. Nie był dumny, zostawił swoją boskość i zszedł na ziemię jako człowiek, abyśmy się mogli z nim utożsamiać. Chrześcijaństwo jest dla tych, którzy zdecydowali się wierzyć Jezusowi, nie człowiekowi, ale Jezusowi, Jego ofierze na krzyżu. Przeklnij dzisiaj wszystko. Cokolwiek w Twoim życiu nie jest związane z wiarą. Rozumiecie? Nie ma innego rozwoju, jak tylko w wierze. W wierze. Wszystko inne to ściema religijna. To nie Ty i ja jesteśmy w centrum. Ja to przeklinam. Bóg mnie ustanowił sędzią Izraela. Jestem współczesną Deborą. Nie boję się tego i śmiało wchodzę w swoje buty. Jestem jak Jezus. Rozumiecie? Będę ścigać diabła. Będę rozwalać jego dzieła. Będę się za wami wstawiać. Będę was kochać. Będę dawać wam przykład. Ale będę mówić wam prawdę. Bezkompromisową prawdę. Bo tylko to jest w stanie podnieść twoje życie. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie, Jezusie, Synu Boga Żywego. My czcimy Ciebie.
wywyższamy Cię ponad każdym problemem. Ponad wszystkim ustanawiamy Ciebie jako Króla, jako Zbawiciela i jako Pana. Alleluja.
Chodzisz w sercu mym.
Zapraszamy na środek nasze dzieciaczki. Chodźcie, dzieciaczki. Jezu, panuj w naszym życiu. Jesteśmy Twoimi naczyniami. Sara, również powtarzasz. Jesteśmy Twoimi naczyniami. Chcemy nieść Twoją prawdę. Chcemy nieść Twoją chwałę. Chcemy Cię kochać z głębi naszych serc. Powiedzcie tak, diable, nie masz nad nami żadnej władzy. Dokonamy biegu. Poruszymy ludzi naszą wiarą. Ale przede wszystkim rozpoznamy w swoim życiu Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli są pośród Was rodzice, których to są dzieci, podejdźcie też i nakładajcie jako autorytet do życia naszych dzieci. Módlcie się o Wasze dzieci. Ogłaszajcie to, co Bóg przewidział dla naszych dzieci. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za Twoje poruszenie. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że nasze dzieci będą śniły o Tobie. Ja dziękuję Tobie za przejawy mocy w ich życiu. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, że będziesz im się śnił w nocy, że nasze dzieci będą miały wizję, że będą prorokowały, że będą uzdrawiały, że będą uwalniały. W imieniu Jezusa Chrystusa my związujemy wszelki diabelski plan powzięty przeciwko naszym dzieciom. My nie stracimy naszych dzieci. One rozpoznają swój czas. One rozpoznają Twój głos do swojego życia. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa ja ogłaszam, że świat nie jest dla nich atrakcyjny. Że atrakcyjne jest dla nich Słowo Boże. Ojcze, ja modlę się o to. Ja modlę się, aby nasze dzieci były rozpalone do czytania Twojego Słowa. Niech one czytają Twoje Słowo. Ojcze, ja modlę się. Niech powstają z nich, Ojcze, uwielbieniowcy, pastorzy, ewangeliści, prorocy, nauczyciele.
Jesus, mój Bóg,
Szansę uznać mnie za Pana Króla.
jeszcze jakiś czas. Porażki. Fon! Fon!
Thank you.
słowo prorocze. Bardzo bym chciała, żebyście nie dziwili się, że w ostatnim czasie przyszedł diabeł i wprowadził zamieszanie w relacje, w twój osobisty stan, w twoją wiarę. Kiedy studiujemy Księgę Nehemiasza, to widzimy, że kiedy oni się brali za odbudowę muru Jerozolimy, tak, to diabeł w nich uderzył w sposób szczególny. O co wtedy w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, aby wy właśnie wtedy, w tym czasie wystawiać straże. Po to jest służba wstawiennicza. Ale i też ty sam jako wstawiennik, nie dziwcie się, nas takie rzeczy nie będą mijały. Za jakiś czas my w ogóle musimy być świadomi tych rzeczy, że kiedy bierzemy się za odbudowę, wzięliśmy, zobaczcie, w wierze wzięliśmy tą salę. Rozumiecie? I natychmiast przyszedł diabeł i nasiał rozproszenie. I nasiał zgorszenia. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że są luki. Jeśli dzisiaj widzisz te luki w sobie, to weź się za nie. Kryzys zawsze pokazuje autentyczny stan. Kryzysu się nie gromi. Kryzys się ogląda, bierze się zeszyt i się znowu pisze. Aha! W kryzysie zobaczyłam to, to i to. I dalej staję w wierze. My jesteśmy rodziną. Aczkolwiek to jeszcze dzisiaj nie jest takie pojęte przez wielu z was. Rozumiecie? My tu nigdy nie odpalimy religijnej czapy. Jesteśmy duchowymi stworzeniami i musimy zrozumieć duchowe zasady. Teraz należy wystawiać straże. Teraz jest czas modlitwy wstawienniczej o siebie nawzajem. Tak? I w wierze się mówi. Ten, który słaby, mówi: jestem bohaterem. Amen. Ten, kto słaby, niech powie: jestem bohaterem. Amen. To nie jest czas na wycofywanie się. W kryzysie nie podejmuje się żadnych decyzji jako przeklina. Kryzys nie jest do tego, aby podejmować decyzje. Rozumiecie? Wielu z was będzie chciało podjąć w kryzysie decyzję. To nie podejmuje się decyzji. Ale z drugiej strony to, co się dzisiaj dzieje, bądźcie tego świadomi. No się nie dzieje nic. Nie dzieje się nic. Nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. Amen. Kiedy ufamy naszemu Bogu, tak, to co, to w ogóle jesteśmy niezachwiani. Nie można nami zachwiać. Amen. Ja jestem ostatnią osobą, która wybiera problemy w swoim życiu. Biorę je za gardło, przystawiam do ściany i mówię: diable, tu jest twoje miejsce. Rozumiecie? I tak ma być w życiu każdego człowieka. Jeśli widzicie, że przez ten czas odbudowy, przenoszenia się i tak dalej, diabeł nawsadzał jakieś szpilki w relacje i tak dalej, to trzeba z tego pokutować. Trzeba z tego pokutować. Zamieszanie nie jest naszym udziałem. Naszym udziałem jest pokój. W czasach ostatecznych będzie ogromne zamieszanie na świecie. Stres, rozumiecie? Brak pokoju, zamieszanie, gonitwa. A Kościół ma się cechować zupełnie czymś innym. Pokojem, bo co powiedział Bóg? Pokój mój zostawiam wam, nie taki jak daje świat. Rozumiecie? Ojcze, dziękujemy ci. Halleluja. Że jesteś z nami. Że się nigdzie nie wycofałeś. Że jesteś z nami do końca tego, co nazywa się dzisiaj, a potem powieczność. My uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Święty Izraelski, uwielbiamy Ciebie. Yeah!
Kościele Jezusa Chrystusa. Oprócz miłości wzajemnej nic nie mam. Nic więcej nie mam. Nic więcej nie mam. Nic. Zerwijcie proroczym gestem sieć, która jest na nim. Pozrywajcie to w imieniu Jezusa. My w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy autorytet nad wszelką demoniczną siłą i modlitwą zgody rozrywamy każde pęta sieci, które zostały na niego włożone przez jakiegokolwiek człowieka i w jakimkolwiek czasie jego życia, w imieniu Jezusa. Ty podły duchu, który ukryłeś się pod postacią tej sieci, ja ciebie teraz przeklinam. Nie masz żadnej władzy nad nim. Nie posiadasz władzy nad jego krokami. Nie posiadasz władzy nad jego rękami. Nie posiadasz władzy nad jego głową. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja przez imię Jezus, przez moc krwi Jezusa w tej chwili nakazuję ci, odsuń się teraz od niego. Przez imię Jezus nakazuję ci odejść od jego umysłu, od jego koncentracji, od jego decyzyjności. Przez imię Jezus nie pozwalam ci działać. Ja blokuję każdy wpływ czarodziejskich słów, czarodziejskich gestów, czarodziejskich wspomnień. Ja nakazuję w tej chwili, aby to odeszło. Przez imię Jezus. Ja nakładam krew Jezusa na niego. Krew Jezusa. Krew Jezusa. Hallelujah. Hallelujah. Dalej będziemy wielbić Boga. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia od demonicznych sił, wyjdź tutaj do przodu. Będziemy modlić się. Jeżeli to widzisz, że jesteś zniewolony, to wyjdź do przodu. Otwórz swoje usta i pozwól, aby Duch Święty, który jest w twoim duchu, uderzył w demoniczną siłę, bez znaczenia, co to jest. Diabeł przyszedł na ziemię, aby kraść, aby pętać ludzi, aby ludzie nie mogli żyć w swobodzie i obfitości. Wolą Boga do życia człowieka jest życie w pełnej obfitości ducha, duszy i ciała. Jeżeli cokolwiek w życiu cię przymusza do działań przeciwko prawdzie Bożej, jeżeli coś cię pęta, nie pozwala ci się prawidłowo rozwijać, to są demoniczne siły, które przyszły do twojego życia. Wielu ludzi pyta, dlaczego diabeł przychodzi do mnie, skoro jestem odrodzony z Bożego Ducha. Diabła nie obchodzi, czy ktoś jest odrodzony z Bożego Ducha, czy ktoś jest nieodrodzony. Diabła interesuje to, czy mu się uchyli drzwi. Jego tylko to interesuje, czy mu uchylimy drzwi. Jego nie interesuje, czy uchyli mu drzwi chrześcijanin, muzułmanin, czy ktokolwiek inny. On wsadza tam swój ryj i zaczyna cię gryźć, bo to jest bydle bez grama miłości w sobie. Rozumiesz? Uwielbiajmy Boga. Ojcze, ja modlę się o ludzi teraz. Ja nakazuję, aby każda demoniczna siła od nich odchodziła. W imieniu Jezusa, otwierajcie usta. W imieniu Jezusa, diable, rozkazuję, odchodź teraz z naturalnym oddechem od tych ludzi. W imieniu Jezusa, każda demoniczna siła, która przyszła do ich życia, wyjdź teraz z naturalnym oddechem. W imieniu Jezusa, bez względu na to, czy dali ci wejście, światowy, czy nieświadomy, w imieniu Jezusa, przeklinam cię, diable. Wyjdź z naturalnym oddechem.
Я тебя люблю, 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 я т
przekleństwo nie może wysyć. Oh, sweet.
wynikało. On powiedział o swoim zmartwychwstaniu: oto mam klucze śmierci i piekła. Oto mam klucze śmierci i piekła. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że Jezus jest Panem nad diabłem. To Jezus jest Panem nad diabłem. Diabeł ma Pana. Rozumiesz, że to nie jest ktoś, kto nie ma Pana? Diabeł nie jest bezpański. On ma Pana. I ten sam Jezus, który powiedział, że mam klucze śmierci i piekła, powiedział do Piotra, jednego ze swoich uczniów, takiego samego jak ty: oto daję ci klucze. To, co otworzysz lub to, co zamkniesz, będzie otwarte lub zamknięte w niebie. Oto Pan diabła ustanowił ciebie swoim delegatem. Oto dzisiaj ty jesteś Panem diabła. Oto ty panujesz nad diabłem. Oto masz klucze śmierci i piekła. To, co otworzysz, nikt nie zamknie. To, co zamkniesz, nikt nie otworzy. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto Pan diabła ustanowił cię swoim delegatem. Dał ci pad do ręki i powiedział: dziecko moje, stój jako strażnik rzeczywistości, jako strażnik przestrzeni. Panuj. Kościół, który się nie wycofuje, to kościół, który musi wygrać. Kościół może przegrywać tylko wtedy, kiedy się cofnie. Dlatego jest napisane: nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną, ale z tych, którzy idą do przodu. W 2001 roku narodziłem się z Bożego Ducha i podjąłem w swoim życiu decyzję, nie mając tej wiedzy i doświadczenia, które mam dzisiaj, że się nigdy nie cofnę. Jestem uparty jak muł. Nie ma takiej istoty na świecie, która mogłaby mnie zatrzymać. Nie ma takiego człowieka i nie ma takiego ducha. Ponieważ Jezus Chrystus, Pan nad diabłem, dał mi klucze śmierci i piekła. I one są w Twoim ręku. Przebuduj swoje modlitwy. Przestań mówić: Panie Boże, walcz za mnie. Przestań mówić: zrób dla mnie to czy tamto. Tylko zacznij ustanawiać rzeczywistość. Bo to Ty masz klucze. Nigdzie nie jest napisane, żeby Jezus z powrotem przyszedł do Piotra i powiedział: oddaj mi te klucze i ja się zajmę otwieraniem i zamykaniem teraz. Biblię trzeba czytać proroczo. Wiecie, co to znaczy? To jest księga wieczna. Jeśli czyta się ją w czasie, to się myśli, że rzeczy następowały jedna po drugiej. Ale to, że rzeczy następowały jedna po drugiej, że jest jakaś kolejność tam na papierze, nie oznacza, że istnieje kolejność w duchu. W duchu nie ma wczoraj, dziś i jutro. Tam jest wieczność. Tam wczoraj, dziś i jutro jest wymieszane w jedną wielką bryłę. Rozumiesz, o co chodzi? Ty żyjesz dzisiaj w epoce zmartwychwstałego Chrystusa. I to, co Chrystus przed swoim zmartwychwstaniem powiedział o tobie, jest dzisiaj dla ciebie dostępne przez wiarę. Wszystko, co mam w życiu, to ustanowiłem. Ustanowiłem to.
ustanowiłem, ja ustanawiam od najdrobniejszych rzeczy po rzeczy duże. Rozumiecie? Nie interesuje mnie to, że ja nie widzę efektu od razu. Czasami są to bardzo drobne rzeczy. Zacięło mi się siedzenie w samochodzie 2 tygodnie temu. Ustanowiłem, że to siedzenie się odblokuje. Przez 2 tygodnie nie dotykałem go palcem. Po 2 tygodniach podszedłem do siedzenia, było odblokowane. Dlaczego tak się dzieje? To są drobne sprawy, drobne rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Wtedy ja mówię, chwała Bogu. Rozumiesz? I idę dalej. Znowu co? Ustanawiać. Nie patrzę, czy już. Chrześcijanie patrzą, czy już mam, czy ja już widzę. Dostają rozwolnienia, jak czegoś nie widzą. A Słowo Boże mówi, że wiara jest pewnością tego, czego nie widać, a nie to, co widać. Dlaczego chrześcijanie nie mają tego, o co się modlą? Dlaczego nie osiągają tego? Bo to nie jest robione w wierze. To jest robione w oglądaniu. To jest robione w nadziei. A nadzieja nie jest walutą obecnego czasu. Walutą obecnego czasu jest wiara. Wiara. W niebie ci nie będzie potrzebna wiara, bo będziesz widział Boga. Nie będziesz mówił w innych językach, nie będziesz prorokował, nie będziesz uzdrawiał chorych, strzeżał zmartwych i wypędzał demonów. Tam będziesz leżał jak byk w saladerze i rządził planetami, jak sobie na to zasłużysz. A dzisiaj masz chodzić w wierze. Jeżeli o coś się modlisz, ustanawiasz to, ogłaszasz te rzeczy, mówisz tak, jak się mają, to musisz je osiągnąć. Rozumiecie? Jesteście panami nad diabłem. Panami nad diabłem. Nie wycofujcie się, jak dostaniecie w łeb od niego. Bo to jest bydle. Co ty uważasz, że on nie przyjdzie i cię nie uderzy? Kto ci takich rzeczy naopowiadał? Nikt ci nie powiedział, że cię diabeł nie uderzy. Diabeł uderzył mnie raz. Tylko wiecie co? Połamał sobie ręce na mojej głowie. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że uczynię twarz twoją twardszą niż krzemień Ezechielu. A ja jestem więcej niż Ezechiel. A ty jesteś więcej niż Ezechiel. Bo Ezechiel był martwy duchowo. A ty nie jesteś martwy duchowo. Ezechiel prorokował wtedy, kiedy wielki Jahwe dotknął go z zewnątrz. A ty możesz prorokować 24 godziny na dobę. Bo wielki Jahwe mieszka w tobie. A więc jesteś więcej niż Ezechiel. Jak Jezus powiedział, kiedy patrzył na nich, oto tutaj więcej niż Jonasz. Oto więcej niż Jonasz. Chcę, żebyś panował. Panuj. Nie cofaj się, nie uciekaj. Oducz się tego. Chcę, żebyśmy się modlili o Warszawę teraz. Chcę, żebyśmy modlili się o to, abyśmy mieli otwarte drzwi jeszcze szerzej do ewangelizacji ludzi. Do uzdrowień, do wskrzeszeń, do uwolnień. Chcemy, żeby to miasto i wszystko, co jest w jego regionie, było dotykane przez Boga za pomocą nas. Nie liczymy na nikogo innego. Nie liczymy na nikogo innego. Nie jesteśmy ekumeniczni. Rozumiecie? Ojcze, my modlimy się o Warszawę teraz. My wzywamy Twojego potężnego imienia Jezus nad stolicą Polski. Ojcze, my modlimy się teraz. My chcemy, Ojcze, aby w tym mieście ludzie natrafiali na nas i na moc, która jest w nas. Ojcze, posyłaj nas do synów pokoju, a synów pokoju posyłaj do nas. Ojcze, my teraz chcemy, Ojcze, aby ci ludzie, którzy są powołani, Ojcze, do tego, aby z nami się spotkać, Ojcze, o których Ty wiesz, że oni się nawrócą do Ciebie, spotykali się z nami. My krzyżujemy nasze drogi, z nimi. Ojcze, Ojcze, posyłaj nas, aby uzdrawiać, Ojcze, śmiertelne choroby. Ojcze, my nie chcemy iść w miejsca, Ojcze, gdzie chodzi cały religijny światek, Ojcze. My nie jesteśmy zadowoleni, Ojcze, z tego. Ojcze, my chcemy tam, gdzie ludzie umierają. Posyłaj nas, Ojcze, tam, gdzie nie ma szans już dla ludzi, Ojcze. Gdzie ludzie umierają, Ojcze, na śmiertelne choroby. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, otwieraj nam te drzwi. My teraz w Twoim imieniu otwieramy te drzwi. My otwieramy te drzwi. Otwieramy drzwi do ludzi śmiertelnie chorych. Ojcze, w imieniu Jezusa. I my będziemy uzdrawiać tych ludzi. Ojcze, my otwieramy teraz drzwi.
do ludzi zdemonizowanych, Ojcze, którzy nie mają żadnych szans, Ojcze, w systemie tego kraju, Ojcze, i tego świata, aby być wyswobodzonymi. Ojcze, my tam wchodzimy teraz przez te drzwi proroczo. Ojcze, my w imieniu Jezusa gromimy demoniczne siły nad nimi. Ojcze, a teraz, Ojcze, my idziemy do tych ludzi, Ojcze, którzy teraz już szukają Ciebie, Ojcze, i my mówimy słowa prawdy i oni się nawracają do Ciebie. Ojcze, w imieniu Jezusa, jesteśmy Twoim ramieniem, my jesteśmy Twoim ramieniem, potężny Święty Duchu, wywyższamy Ciebie, Makatara, Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za to, że będziemy wskrzeszali z martwych w tym mieście. Ojcze, ja modlę się, posyłaj nas do ludzi, którzy umarli, Ojcze, i Twoim jakby objawieniem dla nas będzie to, ono będzie jasne takie, żeby ich wskrzeszać, Ojcze. Posyłaj nas do tych ludzi, pokazuj, co mamy robić, Ojcze, pokazuj, w jaki sposób mamy działać. Ojcze, ja modlę się o ewangelizację, ja modlę się o to, Ojcze, aby te ewangelizacje na ulicy, Ojcze, one jeszcze głębiej i mocniej wchodziły w Twojego Świętego Ducha. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie, którzy tam będą głosić, byli w pełni odpowiedzialni, w 100%, brali coraz większą odpowiedzialność, Ojcze, aby zrozumieli, Ojcze, dogłębnie, Ojcze, że to jest sprawa życia lub śmierci. Ojcze, modlę się o ewangelistów w tym kościele. Ja modlę się o ewangelistów, Ojcze. Niech Twoja potężna obecność ich przenika, Ojcze. Niech manifestują się przez nich dary uzdrawiania, Ojcze. Niech manifestują się przez nich dary rozróżniania duchów. Ojcze, ja modlę się. Niech manifestuje się przez nich słowo wiedzy i słowo mądrości. Ojcze, ja modlę się. Niech będą jak płomienie ognia na tych ulicach. Niech będą jak płomienie ognia. Ojcze, ja modlę się o ich życie osobiste. Ojcze, ja teraz podnoszę ich życie osobiste do Twojego standardu. Ojcze, Twoje standardy w życiu osobistym ewangelistów z tego kościoła. W imieniu Jezusa, ja przebieram każdą demoniczną siłę, która atakuje ewangelistów w tym kościele. Ja usuwam to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, uwielbiamy Cię za Warszawę. Uwielbiamy Cię za tę ulicę, za otwarte domy, za relacje, Ojcze, za nowe koncepcje, za mądrość, Ojcze. W imieniu Jezusa, hallelujah, Bóg posłał Cię, żebyś szerzył Królestwo. Pod to jest wszystko podporządkowane. Wiecie, jak ja się nawróciłem do Boga, ja miałem zupełnie spaczony charakter. Już poznałem Jezusa, ale charakter mój nie był zmieniony. Dalej w swoim sercu zachowywałem się niedobrze. Moje zachowania były niedobre. I wiecie, ja zacząłem się modlić i mówić: Panie Boże, ja jestem posłany przez Ciebie, ale ja nie jestem dobrym świadectwem. Ja nie chcę tak żyć, Ojcze. Ja nie chcę tak żyć. Ja chcę żyć tak, żeby na mnie nikt nie miał haka. Nikt na mnie nie ma haka. Nikt. Nikt. Dlaczego? Bo ja tego chciałem. Ja nie ściemniałem. Ja nie mówiłem: Boże, chcę tego, bo... I to był taki kawałek mojego serca. Nie. Na każdej z tych modlitw umierałem. Mówiłem: ja nie będę tak żył. Ja nie będę chamem. Ja nie będę ćpunem. Ja nie będę chlał. Ja nie będę menelem. Ja nie będę biedakiem. Nie. Ja będę kochał. Ja będę cierpliwy, łagodny. Ja będę mądry. Rozumiecie? Chcę, żebyś się spalił na tym. To jest sprawa życia lub śmierci. Ja już dziś Ci nie mówię w tej chwili o nagrodach w niebie. Ja Ci mówię, że to jest sprawa życia lub śmierci innych ludzi. Bądź wzorem i chodź w mocy. W ten sposób przysłużysz się temu miastu. W ten sposób. Hallelujah.